Hey everybody, this is Shamika Copeland. I'm very excited to be coming back to Poland. The last time I was in Poland, I was pregnant with this guy. So that's been a while because he's 5 now. So I'm really, yep, you were in my belly. So I'm really looking forward to coming back. It's going to be so much fun. Please come on out to Suwałki to see us. Już w najbliższą środę Rada Miejska Suwałk pochyli się nad obszernym raportem o stanie miasta obejmującym rok 2021. Dokument dostępny jest dla wszystkich i zapoznać się z nim można w Biuletynie Informacji Publicznej Suwalskiego Ratusza. Ta publikacja oraz sprawozdanie finansowe to dwa podstawowe dokumenty, które musi radnym przedłożyć prezydent Suwałk, by uzyskać absolutorium za miniony rok. Nad raportem zostanie przeprowadzona również debata, w której wziąć udział może każdy, kto przekaże do Urzędu Miejskiego stosowne zgłoszenie. Osoby chętne do wzięcia udziału w dyskusji, również z BIP-u, mogą pobrać druk zgłoszenia, wypełnić go i złożyć najpóźniej na dzień przed sesją w ratuszu. Chęć wzięcia udziału w debacie musi zostać poparta przez co najmniej 50 osób, poucza Biuro Rady Miejskiej. Na dostępnym druku jednak jest tylko 20 miejsc na wpisanie nazwisk i podpisy popierających, warto więc zadbać, by umieszczona w formularzu tabela została powiększona do uzyskania 50 pozycji. Z pełną treścią sprawozdania finansowego można się zapoznać korzystając z tego samego źródła. To obszerny dokument liczący ponad 30 stron danych finansowych.